drodzy bracia i siostry, jako archiprezbiter tej prastarej Bazyliki Maryjnej w Wiecznym Mieście pragnę was wszystkich serdecznie przywitać. Raduje się serce, gdy widzi się tę prastarą świątynię Maryjną wypełnioną wiernymi aż po brzegi. Po raz pierwszy, chyba od 2 lat, kiedy, jak pamiętamy, przeżywaliśmy ten dramat pandemii. Witam was wszystkich na czele z waszym arcypasterzem, księdzem arcybiskupem Grzegorzem, z którym łączą mnie więzy długoletniej przyjaźni. Witam jego eminencję księdza kardynała Konrada, waszego rodaka, który dołączył się do tej koncelebry. Witam księdza arcybiskupa seniora, księży biskupów pomocniczych, wszystkich kapłanów, osoby konsekrowane i was wszystkich, drodzy bracia i siostry. Witam także, widzę tutaj przedstawicieli wspólnot chrześcijańskich, którzy dołączyli się do tej waszej pielgrzymki. Piękny gest. Maryja, która nas w szczególny sposób łączy i wspólnie prowadzi do swojego Syna. Drodzy bracia i siostry, znajdujecie się w najstarszej świątyni maryjnej Kościoła Zachodniego. Jest to najstarsze sanktuarium maryjne, którego początki sięgają połowy IV wieku, papieża Liberiusza. To Matka Najświętsza sama wybrała sobie to miejsce 16 wieków temu poprzez znak cudu. Otóż w sierpniu, w miesiącu najbardziej gorącym w Rzymie, na tym wzgórzu pojawił się śnieg. Znak, że właśnie tutaj ma powstać świątynia poświęcona Matce Najświętszej. Jest to jedyna bazylika, która zachowała w swoim wnętrzu, w swoim centrum, w swoim sercu charakter paleochrześcijański. Widzicie tutaj nad kolumnami mozaiki, które pochodzą z V wieku. Wystrój tej bazyliki w dużej mierze pochodzi właśnie z czasów papieża Sykstusa III i z czasów Wielkiego Soboru Efeskiego, który ogłosił dogmat o Bożym Macierzyństwie Maryi. Warto to sobie uświadomić. Jesteśmy w miejscu, w którym od 16 wieków lud Boży czci Matkę Najświętszą. Po lewej stronie w kaplicy, tak zwanej kaplicy paulińskiej, ikona Matki Bożej Salus Populi Romani, tak bardzo czczona w tym mieście. A tutaj pod wielkim ołtarzem wielki skarb tej bazyliki, mianowicie relikwia żubka świętego z Betlejem. Wszystko jak gdyby umiejscowione jest wokół tajemnicy wcielenia, Boże Macierzyństwo i Betlejem. Drodzy bracia i siostry, starajcie się przeżyć tę Eucharystię jako szczególne spotkanie z Chrystusem w domu Jego Matki, bo ta świątynia jest domem Maryi. Niech ona, Maryja, którą Ojciec Święty Jan Paweł II nazwał niewiastą eucharystyczną, niech ona prowadzi nas wszystkich na spotkanie
z Nim samym, z Jezusem w tej najświętszej ofierze. Bardzo jestem rad z tej waszej obecności tutaj. Patrząc na was, tak licznie zgromadzonych, myślę sobie, że jesteście w tym momencie dla tego miejsca pielgrzymami nadziei, że zaczyna się jakaś nowa epoka, epoka przebudzenia. I tego sobie wszyscy życzymy, tego przebudzenia duchowego dla Rzymu, dla Europy i dla naszej ojczyzny. Niech wam Pan błogosławi przez przyczynę Matki Najświętszej, którą czcimy w tej bazylice jako Matkę Bożą Salus Populi Romani, ocalenie ludu rzymskiego. Życzę wam wszystkim dobrego przeżycia tej pielgrzymki do wiecznego miasta. Szczęść Boże!